Śwituń naprawiał telewizory. I ja, telewizor mi się popsuł i przyszedł pan z Uritu, zakład usług radiowo-telewizyjnych. No i wziął ten schemat do ręki i z różnych stron oglądał, nawet do góry. Wiedziałem, że tego nie naprawię. No i powiedział, że na warsztat trzeba dać. I zadzwoniłem do Świtunia. I po jakimś czasie przyszedł Śwituń i właściwie 15 minut i telewizor grał. I zostałem wezwany na, to była wtedy komenda wojewódzka na ulicy Powstańców. I właśnie chodziło o Świtunię. Mówi tak, panie, tu mamy dużo tych różnych skarg na Świtunia, że to jest oszust, że taki, różne owaki. I ja mówię tak, wie pan, odpowiedziałem mu, ja bym go zrobił kierownikiem tego Zuritu. Bo on przyszedł do mnie i 10-15 minut i telewizor grał normalnie. I synem przyszedł. No i nie mieli co już dalej mówić ze mną i na tym się skończyło. A później było tak, znowu za jakiś czas miałem, że kolega mi przyniósł do pracy ulotkę taką. To było wtedy, jak był pożar wielki, tam 29, 8 zginęło ludzi na kopalni, bodajże w Czechowicach to było na kopalni. I tam ten pożar cały i Śwituń takie ulotki rozdawał. Co prawda ja nie dostałem nie miałem od niego tej ulotki, ale kolega przyniósł to do pracy i mnie to poczytali. I od takich dwóch młodych się, tam było na tym, między innymi pisane, że u Świtunia co czwartek jest spotkanie. No i oni się tam wybrali, obydwa. Jak wyszli, Śwituń powiedział tak, że ktoś tam jest z ONZ-u w Warszawie, więc jak go zamkną, to go zbić nie będą. Tak im Śwituń powiedział. No ale oni mieli odjechać byle jakim autobusem z tego przystanku, nie? Tam czekali na autobus, no i podeszli do nich i tylko ich spisali. No i na drugi dzień ich wezwali. No i skąd mają tą ulotkę? Ten jeden powiedział, taki cichutki był, myślałem, że on powiedział, no on to na ziemi w łaźni znalazł. No ale kazali mu się rozebrać do spodynek i no, się wystraszył, nie? I mówi, ale trzymał dalej tak. A tego drugiego, jak wzięli, no to zaraz powiedział, od Ludwika. Nawet nie wiedział, bo ja niedawno robiłem na tym warsztacie, nawet nie wiedział, jak się nazywa. No i przyszedł do niego i mówi, słuchaj, jak się Ludwik nazywa? No i naturalnie na drugi dzień mnie wołali. Ja tak idę drogą na tą komendę i tak myślę, przecież jak ja opowiem, że mi to ten kolega dał, to całe te biuro tych dziewcząt tam będą wołać. I jeszcze pomyślałem, że mi to Śwituń dał. Bo on tam rozdawał często przed kościołem. A ja go tak z widzeniu znałem, raz z tego telefonu, jakby umiał telewizor naprawić. A oprócz tego jego córka na religię chodziła z moim synem. I on zawsze przychodził po nią, przyprowadzał ją i odprowadzał do domu. No i mówi, skąd tą ulotkę mam? Nie? Ja mówię, Śwituń mi dał. A skąd go pan zna? Ja go nie znam. No, wiem, taki z brodą mówię. I tylko to już było po czasie. Ta ulotka może po miesiącu dotarła do mnie. I ja nie wiedziałem dokładnie. Wiedziałem, że to w niedzielę. O 11 zawsze rozdzielą. No i mnie tam dosyć przyciśli mocno, że ja mówię, słuchaj pan, na pewno to było na 11, bo z dzieciami chodzę na 11 na mszę młodzieżową. A czy to była ostatnia niedziela lutego, czy pierwszy marca, no tego nie wiem, mocno mnie tam przyciska, żeby konkretnie powiedział, nie? Ja mówię, no nie pamiętam, no. No i dali mi spokój, nie? No i później tu już się śmiali niby na kopalni, a im powiedzieli, że do wojska je wezmą, ale ich nie wzięli. No i później Solidarność nastąpiła, nastała.